Dzień dobry. Witam serdecznie 28 września w poniedziałek Bożym Słowem, które zapisane jest w Księdze Kaznodziei Salomona. W 12 rozdziale tej księgi, w pierwszym wierszu tak czytamy. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Być może zastanawiasz się, jak ten dzień dzisiejszy będzie wyglądał. Być może masz wiele planów, wiele marzeń, wiele rzeczy pragniesz zrealizować i zakończyć w dniu dzisiejszym. Pragniesz tego, aby wszystko to, co sobie zamierzyłeś, uczynić do końca, zrealizować dobrze. Ale niejednokrotnie w tych wszystkich planach i zamierzeniach towarzyszy nam lęk, strach, niedowierzanie. Być może w pewnych aspektach życia czujemy się słabiej. Być może czasami po prostu po ludzku nam coś nie wychodzi. Wtedy zawczasu się oceniamy, wtedy nie zawsze pozytywnie o sobie myślimy. Przeżywając ten dzień dzisiejszy, zastanawiając się, jak on będzie wyglądał, chcieli te wszystkie sprawy, które cię przerażają, które wywołują w tobie trwogę, lęk, strach, powierzyć Bogu Wszechmogącemu, który pragnie ci we wszystkim błogosławić. Pragnie ci pomóc, pragnie cię wesprzeć, pragnie także cię wyciszyć, abyś mógł lepiej, spokojniej, bardziej racjonalnie spojrzeć na swoje życie, na swoje plany, na swoje zamierzenia, na to wszystko, co po prostu cię otacza. Chciej prosić Boga o błogosławieństwo, chciej otworzyć się na działanie Ducha Świętego i chciej po prostu każdą chwilę tego dzisiejszego dnia przeżywać razem z Nim. Tak, abyś wieczorem, kiedy będziesz się zastanawiał, jak ten dzień przeżyłeś, nie mówił, nie podobał mi się, albo żebyś nie był z niego niezadowolony. Chcemy ten dzień dzisiejszy przeżywać pięknie, razem z Bogiem, w każdej sytuacji Go odnajdywać i cieszyć się. Chcemy prosić Go, aby nam błogosławił, aby nas wspierał, aby nam pomagał. I pamiętaj, jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Chciej przeżyć poniedziałek razem z Bogiem, pamiętając o Nim i chciej każdą chwilę powierzać właśnie Jemu. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę Wam wiele Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia.